Czy wyrobisz u mnie maltańskie świadectwo zdrowia? Nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. I zapytanie mojego widza, nawiązując do naszej korespondencji, chciałbym się z Panem umówić po nowym roku na wizytę u Pana w sprawie tzw. świadectwa maltańskiego. Czy może mi wyznaczyć Pan termin? Chciałbym, aby był na początku stycznia. Jeżeli oczywiście to jest możliwe, w godzinach popołudniowych, ponieważ odległość, jaka mnie dzieli do Pana, to ponad 450 km Pozdrawiam. No i oczywiście jestem uprawniony do wystawiania świadectw maltańskich Są one akceptowane przez tzw. Tak Authority for Transport in Malta No, ale tak jak w przypadku tego widza, który ma kilkaset kilometrów do przejechania On nie ma za bardzo czasu się tam szwendać po Wrocławiu, po laboratorium I aby wszystko poszło szybciej, poszło sprawniej Wykonaj już wcześniej badanie moczu, morfologię krwi, cukier we krwi, audiometrię, no i wtedy możesz się umawiać ze mną na wizytę we Wrocławiu. Tą audiometrię też zalecam, ponieważ we wzorze świadectwa malteńskiego jest, trzeba wpisać wyniki z audiometrii. Mój mail lekarz powtarzam, lekarz Małpa Krasnicki możesz też ewentualnie zadzwonić pod telefonem 601 775 123 601 775 123 jak masz te wyniki wizyta trwa około pół godziny dostajesz świadectwo maltańskie akceptowane przez miejscowe ofority prawda także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w mojej przychodni we Wrocławiu na Żernickiej 215